Witam Was cieplutko na moim kanale. Mam nadzieję, że humorki dopisują. Zdrówko również. Za oknem u nas trochę słoneczka. Chociaż powiem Wam szczerze, że wczoraj też w sumie się przyplatało. Trochę słońca, trochę deszczu. Dzisiaj w sumie pogoda była deszczowa od rana. Ale słyszałam, że już od soboty ma się robić cieplej. O, zobaczymy, bo ta wiosna faktycznie idzie do nas bardzo, bardzo długo. Ale trzeba być dobrej myśli. Chciałam podziękować za subskrypcję, za łapki w górę, bo to jest bardzo ważne. Tak, chciałam Wam pokazać, jakie sobie kupiłam bluzę. Wiecie, jak oglądaliście ogólnie wcześniej moje odcinki, to Monia właśnie mówiła Wam o tym, że nie lubię kolekcjonować zbyt dużej ilości ciuchów. Chodzi o to, żeby chodzić czysto i schludnie. Nie mam nic absolutnie do ludzi, którzy i do kobiet ogólnie, czy do mężczyzn, którzy lubią gromadzić sobie w szafach, wiecie, pełno rzeczy. Natomiast ja jestem osobą, która nie lubi ogólnie robić zakupów. Jak jadę, to raz mówię na rok i coś tam sobie wybiorę i potem później chodzę przez nawet 3-4, a nawet do 5 lat. Jeżeli materiał jest gatunkowo dobry, a koton jest bardzo dobry, czy len, czy nawet poliester, tak? Też jest świetnie. Moi kochani, dzisiaj będzie znowu coś na pobudzenie, wybudzenie. Tak jak Wam mówiłam, będę robiła serię właśnie z różnymi sokami, z różnymi smoothie. Więc dzisiaj będziemy robić coś z dodatkiem pomarańczy. Jeszcze chcę Wam dać jeszcze jeden przepis. Ja tak sobie myślałam, że wiele z Was no może zna ten przepis, tak? I wie, że taki deserek można stworzyć, ale chcę Wam podpowiedzieć, jaki właśnie szybki, mega deserek, bardzo smaczny i co najważniejsze, własnej roboty. A idzie weekend, więc każdy chce sobie coś podjeść smacznego. Więc zabieramy się, moi kochani, do robienia tutaj szotu na uspokojenie. I będziemy potrzebować pół filiżanki świeżego soku właśnie z pomarańczy. Dorwałam 3. Do tego szczypta cynamonu. 10 listków świeżej bazylii. Ja już ją sobie wypłukałam wodą. I do tego jeszcze będziemy potrzebować jedną łyżeczkę miodu lipowego i oczywiście blender wysoko obrotowy. Tak właśnie to wygląda. I też chcę właśnie skierować tutaj do widzów, którzy oglądają w języku angielskim. To jest bardzo, bardzo ważne. Hello everyone. I hope that you have good mood. Good day. I will be very grateful for subscribe. Every recipe will be at the bottom of the video. And ingredients at the bottom my video. So take care. I też, moi kochani, do Was prośba, nie zapomnijcie o subskrypcjach, żeby kanał się rozwijał. A teraz Monia, już koniec gadania, zabieramy się do pracy i kroimy sobie, moi kochani, pomarańczka. Wiecie co, niektóre pomarańczka są bardzo soczyste. Które pomarańczka są bardzo mało. Bardzo mało soczyste. Przepraszam bardzo, ludzie, czasami tak wiecie, co jeszcze jak zwykle przeszkadza pralka. Mam nadzieję, że mnie słyszycie. Wyciskamy ten soczek z pomarańczy. Musimy połowę tego soczka wycisnąć. Wiecie co, ja to tak właśnie mam. Nie miałam wcześniej po prostu czasu nagrywać, bo byłam zajęta pracą. W związku z tym przyszłam, stawiam pranie i zawsze mam takiego właśnie, jak mówię, fuksa, że często jak nagrywam filmiki, to właśnie pralka wchodzi tutaj. Ale mam nadzieję, że to nie przeszkadza. I wyciskamy sobie. Wiecie co, tak z pół filiżanki, pół szklaneczki musi być. Ja mam praktycznie
trzy pomarańczka. I teraz wam tak, wiecie, na oko powiem, ile tych pomarańczków, to mówię, zależy, może być 5-6, w każdym razie musicie mieć kilka tych pomarańczy, żeby sobie jednak te półszklaneczki wycisnąć. I wyciskamy sobie pomarańczko. Wiecie, ja to tak dobrze by było do sokowirówki włożyć. Ja będę robiła też dla was soki z sokowirówki. Mam sokowirówkę z Philipsa. No i zaczyna się już, mówię, okres taki, gdzie trzeba będzie uruchomić. Na razie będziemy przygotowywać przepisy na teren. No i tak myślałam, wiecie, że trochę za mało będę miała pomarańczy, więc pamiętajcie, z pół filiżanki akurat. Ja niestety tutaj nie wmieszczę się. Jeszcze pecha wpadła, czy nie? No, wpadła pestka. Teraz ją po prostu wyłożę. Wiecie, najlepiej mówię do sokowirówki, ewentualnie zapomniałam, że mam wyciskarkę do, właśnie do cytryny. I wlewamy sobie, tak, wiecie, jeszcze jedna pomarańcza, ale tak z 4-5 pomarańczy, po prostu miejcie kilka sztuk pomarańczy, żeby mieć właśnie w puszkach i soku z pomarańczy. Ja wyrzucę te skórki. I teraz tak, do tego dodajecie listki bazylii, czyli te 10 listków bazylii, szczypta cynamonu, musi być szczypta cynamonu i jeszcze do tego oczywiście łyżeczka miodu. O, może być, wiecie co, lipowy, może być wielokwiatowy, więc mamy miodzik. Muszę też miejsce raz na podłożę. To skończył mi się właśnie pietrzętały ręcznik papierowy, a jednak on jest tutaj bardzo potrzebny w kuchni. Chciałam wam jeszcze wam tutaj pokazać bez. Zwinęłam, pani z drzewa, mówię jak na charyndzie. Pani ma takie piękne drzewo na swojej posesji, ale troszkę to wystaje. W związku z tym Monia chapnęła bez i po prostu on tak pięknie pachnie, no przepięknie pachnie. No i teraz Monisia wącha z rana po południu, ale planuje ogólnie jeszcze jedną charyndę. Piszcie właśnie, piszcie do mnie, czy chodziliście na charyndę za dawnych czasów. Ja chodziłam na charyndę. A co tam? Na jabłuszka się chodziło, na śliweczki, a później piesek. Pamiętam, jak byłam ze znajomymi, piesek nas gonił i prawie mnie dziabnął w zadek, ale udało się przeskoczyć przez pod, bo Monia to była taka chłopiara. Nie kobita, tylko chłopiara. Tak, jak chłopak normalnie. Nie lalki, tylko piłka nożna. I tak w sumie do tej pory jest, tylko już nie ta kondycja. I będziemy miksować. Blenderem wysoko dodawamy. No to tutaj to będzie hałas akcelera. Słuchawki na uszy. I sobie tutaj ładnie zblendowaliśmy. Mamy gotowe. Będziemy sobie polewać to w szklaneczki. Okej, wiecie co, ja sobie tutaj... Wiecie co? Ja sobie tak pomyślałam, że ja nie będę robiła już krótkich szczyptów. Dlaczego? Bo jeżeli chcę faktycznie dużo substrykcji, a chcę dużo tych substrykcji, nie mogę też powiedzieć, że nie chcę zacząć zarabiać, bo nie chcę zarabiać, prawda? Nie mówię tylko, że z tego się utrzymywać bym utrzymywała, bo nie tędy droga, ale dodatkowo mieć taki, wiecie, jeszcze dochód, no to super by było. I teraz wlewamy sobie. I tak to się prezentuje. Ogólnie zieloną. Pachnie. I teraz takie rady dla was. Dlaczego wam polecam ogólnie ten shot na uspokojenie? Bazylia, tak jak widzicie, i zapach cynamonu, jak połączycie,
to bardzo Wam poprawią nastrój. A cukier w miodzie zapewni odżywienie mózgu. A pomarańczowe, właśnie te olejki eteryczne, które są tutaj w środku, mają właściwości uspokajające. Więc Monia dzisiaj akurat jest bardzo napobudliwa, więc musi sobie taki shot strzelić, więc trzymajcie się ciepło. Nie zapomnijcie o łapkę w górę i mile widziane subskrypcje. Trzymajcie się. Z Panem Bogiem. Pa, pa. Zobaczymy się wkrótce z deserkami. A później zobaczymy się w następnym tygodniu. I będę dawała filmiki. Tak mi się wydaje, albo w piątki, albo w czwartki. No nie, że coś się zmieni, ale raz w tygodniu. Więc trzymajcie się ciepło. Pa, pa.